magazyn katolicki. Katolicki głos w Twoim domu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jesteśmy na placu przy Urzędzie Rady Miasta we Włocławku, gdzie kilka dni temu w uroczystość Objawienia Pańskiego, zwanego tradycyjnie Świętem Trzech Króli, 6 stycznia, rozpoczął się, stąd wyruszył Orszak Trzech Króli. Wydarzenie to, przemarsz ulicami naszego miasta w tym radosnym i barwnym korowodzie, to obok procesji Bożego Ciała czy Drogi Krzyżowej ulicami miasta kolejna okazja ku temu, aby publicznie wyznać naszą wiarę, aby wobec tego świata wykrzyczeć, wyśpiewać naszą radość wynikającą z faktu, że Syn Boży stał się człowiekiem, że Bóg stał się jednym z nas. W dzisiejszym odcinku Włocławskiego Magazynu Katolickiego chciałbym zaprosić Państwa, abyśmy raz jeszcze przeżyli te piękne chwile sprzed kilku dni. Odkąd 5 lat temu po raz pierwszy we Warszawie został zorganizowany pierwszy Orszak Trzech Króli, różne miasta z biegiem lat, z biegiem czasu włączają się w te akcje. Jednym z nich jest nasze miasto Włocławek. Obok mnie jest współorganizator Marszu Orszaku Trzech Króli, pan Andrzej Gołębieski, którego proszę teraz, aby przedstawił historię i ideę Orszaku Trzech Króli. Orszak Trzech Króli jest bezpośrednim nawiązaniem do tradycji. Od stuleci przecież przybywali trzej królowie i składali dary małemu Jezusowi. Jednocześnie przenosi Orszak Trzech Króli wydarzenia sprzed tysięcy lat we współczesność, po to, aby ta najważniejsza, największa historia w dziejach świata mogła być odgrywana, opowiadana wciąż na nowo. W naszym mieście już będzie to po raz trzeci ten Orszak Trzech Króli. Jest to największa na świecie jasełka. My również jako Włocławek przyłączyliśmy się do tego jasełkowania. W tym roku będzie Orszak Trzech Króli występował w 184 miastach w całej Polsce, a oprócz tego jeszcze będzie gościł na Ukrainie, Wielkiej Brytanii i wielu, wielu jeszcze w Hiszpanii, wielu, wielu jeszcze innych państwach Europy i nie tylko Europy. Witam wszystkich zgromadzonych na wielkiej imprezie rodzinnej, jaką jest Orszak Trzech Króli. Uczcijmy nasze rodzime, włocławskie wydanie Święta Objawienia Pańskiego kolędami i radością, a wtedy stanie się ono najpiękniejszym pokłonem dla nowonarodzonego, do którego zmierzamy. Nie idziemy do niego sami, bowiem prowadzić nas będzie gwiazda i trzej mężczyzn. Kacper, Melchior i Baltazar. Takie noszą imiona według tradycji. Co oddadzą oprócz pokornych serc małemu Jezusowi? Kacper, złoto, symbol władzy króla, naszego Pana, władcy świata. Melchior, kadzidło, symbol posługi kapłańskiej, której najdoskonalszym obrazem był Jezus. Baltazar, mirra, symbol nadchodzącego cierpienia, ofiary, jaką poniesie Jezus Chrystus. Trzej królowie, prowadźcie nas ku Chrystusowi wraz ze swoimi świętymi. Gdzie się ono w głowie nie ma tronu i berła nie dzierży, a proroctwo jego słowo już się dzieje. W Orszaku Trzech Króli to niewątpliwie świadectwo wiary. Stanowi ono element chrześcijańskiej formacji duchowej, jest formą świętowania uroczystości objawienia Pańskiego, rodzajem ewangelizacji. To także sposób na kultywowanie tradycji,
tradycji polskiej i pielęgnowanie starych zwyczajów. W tym dniu możemy być jak mędrcy, ujrzeć blask gwiazdy betlejemskiej i pójść za nią. I odkryć dobrą, piękno i prawdę. O Panie, bo Ty na mnie spojrzałeś, moje usta dziś wyrzekły me imię, swoją barkę pozostawiam na brzegu, razem z Tobą. Jak widzimy również i w tym roku Włocławek nie zawiódł i Orszak Trzech Króli ulicami naszego miasta cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Mamy tutaj siostry zakonne, księży, całe rodziny, dzieci, młodzież. Właśnie przedstawiciela młodzieży chciałbym zapytać, dlaczego tu jesteś? Czym dla Ciebie jest udział w tym orszaku, w tym marszu? Jesteśmy tutaj dzisiaj dlatego, żeby upamiętnić wydarzenie sprzed 2000 lat, kiedy to trzej mędrcy ze wschodu podążyli za gwiazdą, aby odnaleźć prawdę, aby odnaleźć źródło, aby pokłonić się królowi nad królami. Dzisiaj także, podobnie jak i oni, wszyscy ludzie też wychodzą na ulicę, aby upamiętnić to wielkie wydarzenie. Orszak Trzech Króli jest także wydarzeniem, można być takim obywatelskim, patriotycznym, ponieważ uczy zachowywać tradycję polską. No i dzięki temu też ta tradycja nie zamiera, tylko ciągle jest żywa i trwa. Pokazujemy także, że nasza wiara nie jest czymś smutnym, ale radosnym, wesołym. I tą właśnie wiarą też chcemy się dzielić z innymi. Śpiewamy kolędy i oddajemy pokłon nowonarodzonemu dzieciątku. Właśnie tutaj, w Bazylice Katedralnej, koncertem kolęd oraz uroczystą mszą świętą pod przewodnictwem biskupa włocławskiego Wiesława Meringa zakończył się tegoroczny Orszak Trzech Króli we Włocławku. Trzeba jednak pamiętać, że podobne orszaki
przeszły nie tylko ulicami naszego miasta, ale również licznych miast i miasteczek w całej Polsce. Takie orszaki organizuje się również w różnych wielu krajach Europy. Między innymi w Hiszpanii, we Włoszech, na Ukrainie, w Niemczech czy w Austrii. Tutaj jednak oprócz tradycyjnego orszaku Trzech Króli 6 stycznia trzej królowie, zwani Sternsinger, odpowiednio ucharakteryzowani, w dni bezpośrednio poprzedzające uroczystość objawienia pańskiego odwiedzają wszystkie domy i mieszkania miast i wsi, pukają od drzwi do drzwi, aby w każdym domu, w każdej rodzinie oznajmić śpiewem i recytacją tę radosną nowinę, że Syn Boży stał się człowiekiem i pozwolił, aby trzej królowie, trzej mędrcy z Dalekiego Wschodu przybyli i oddali mu pokłon i złożyli swoje dary. Sternsinger oznaczają jednocześnie drzwi wszystkich domów i mieszkań literami CMB, co oznacza słowa Christus Mansionem Benedicat, co się tłumaczy niech Chrystus błogosławi temu domowi, oraz bieżący rok. Datki, które zbierają przy okazji tych odwiedzin, przeznaczone są na cele misyjne, przekazywane są do ubogich krajów misyjnych. Trzeba nam bowiem pamiętać, że uroczystość objawienia pańskiego to również dzień pamięci i pomocy misjom. Pomocy tym ludziom, którzy żyją w krajach misyjnych, ale również misjonarzom, czyli tym, którzy opuścili swoje domy, swoją ojczyznę, swoich bliskich, aby gdzieś w dalekich krajach głosić Ewangelię, głosić Chrystusa. Wśród licznego grona misjonarzy są również kapłani z naszej diecezji, a wśród nich ksiądz Marek Głąb, który od wielu lat posługuje w krajach Afryki, ksiądz Jarosław Piasecki, który od wielu lat pracuje w Brazylii, ksiądz Józef Przybysz, który pracuje w Argentynie, czy ksiądz Tomasz Bartczak, który kilka miesięcy temu wyjechał do pracy misyjnej w Kazachstanie. Ale misjonarze to nie tylko ci, którzy opuścili swoje domy, swoją ojczyznę i gdzieś w odległych zakątkach świata głoszą Jezusa i świadczą o Jezusie. Misjonarzem może być i powinien być każdy z nas. Wszędzie, gdziekolwiek jesteśmy, mamy bowiem świadczyć o tym, że Jezus jest naszym Panem i głosić Jego Ewangelię. Pośród tego świata mamy być właśnie takimi autentycznymi świadkami Jezusa Chrystusa. Mamy być taką betlejemską gwiazdą, która przyprowadziła do żłóbka trzech mędrców. My również mamy blaskiem naszego życia, przykładem naszego życia prowadzić wszystkich ludzi do Jezusa. Z Ewangelii według świętego Mateusza. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego wstępującego jak gołębicę i przychodzącego na niego. A głos z nieba mówił: to jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Często w naszej relacji z Panem Bogiem wydaje się nam, że Bóg zapomniał o nas. Bóg śpi, nie jest zainteresowany naszym życiem, naszymi problemami, naszą codziennością. Często człowiek stający w obliczu Boga nie umie stanąć w prawdzie przed Nim, przed samym sobą i szuka usprawiedliwień swojej postawy. Właśnie przez fakt taki, iż Bóg o mnie zapomniał, Bóg nie ma dla mnie czasu. W niedzielę Chrztu Pańskiego uświadamia nam Bóg, że poprzez Jezusa Chrystusa otworzył nam niebo. Słyszymy bowiem, iż po przyjęciu z rąk Jana Chrzciciela otworzyło się niebo i Bóg wypowiedział słowo:
Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Bóg poprzez Jezusa Chrystusa uświadamia nam, że otwarte jest dla nas niebo. To od nas zależy, w jaki sposób z tego zaproszenia do dialogu skorzystamy i na ile pozwolimy, aby Bóg prowadził nas w naszym życiu. Na ile ograniczymy się tylko do emocji, uczuć, klimatu bożonarodzeniowego, a na ile pozwolimy, aby Jezus w nas wzrastał, w nas się rozwijał i na ile to my będziemy rozwijać naszą wiarę, nie poprzestając tylko na żubku betlejemskim, ale pozwalając, aby Jezus przemieniał naszą codzienność i prowadził nas do Boga, który otworzył dla nas niebo.